czwartej lidze Wieżyca Pelplin wygrała 5-1 z MKS Władysławowo. Na kolejkę przed końcem rozgrywek zespół Jacka Imianowskiego ma tyle samo punktów, co Gryf Słupsk. Zajmuje jednak drugie miejsce w tabeli. O mistrzostwie zdecydują mecze ostatniej kolejki. Oba zespoły, Wieżyca i Gryf, mają już zapewniony awans do trzeciej ligi. Centrum Pelplin pauzowało. O awans do Ligi Juniorów Pomorze walczy zespół juniorów młodszych Gryfa Tczew. Drużyna prowadzona przez Jarosława Plewniaka wygrała 3-2 po emocjonującym boju pierwszy mecz barażowy z Żuławami Nowy Dwór Gdański. Bramki dla tczewskiego zespołu zdobyli Dawid Borkowski, Paweł Gawroński i Moritz Stepnakowski. Rewanż w sobotę w Nowym Dworze.